Zbigniew Lubicz-Miszewski. Urodził się w 1945 roku we Lwowie. Polski artysta plastyk, grafik, twórca ekslibrisów, ilustrator książek, członek wrocławskiej grupy grafików Rys, syn Mieczysława Miszewskiego, farmaceuty, poety, plastyka i społecznika. Od 1947 roku mieszka w Trzebnicy. Jego żona Lucyna Lubicz-Miszewska jest artystką plastykiem. Mają troje dzieci i siedmioro wnucząt. W 1969 Zbigniew Lubicz-Miszewski z wyróżnieniem ukończył Wydział Malarstwa i Grafiki Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Był plastykiem m.in. w Trzebnickim Ośrodku Kultury, konserwatorem zabytków przy Panoramie Racławickiej we Wrocławiu, plastykiem w Domu Związków Twórczych we Wrocławiu. Ponadto prowadził agencję reklamową Lumix. Od 1992 roku jest kustoszem Muzeum Regionalnego w Trzebnicy, a od 1997 roku prezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzebnickiej, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Przez lata współtworzył m.in. Trzebnickie Święto Sadów, Tydzień Kultury Chrześcijańskiej i Marynki. Organizował liczne wystawy tematycznie nawiązujące do życia i kultu świętej Jadwigi Śląskiej Henryka Brodatego, a także do historii miasta i ludzi oddanych jego sprawie. W przestrzeni miasta projektował pomniki, tablice pamiątkowe. Jest autorem licznych publikacji, wieloletnim redaktorem czasopisma Brzask, gdzie w różnych formach poezji, grafiki i spisanych wspomnień dokumentuje najpiękniejsze karty z historii miasta, przypomina postacie wybitnych ludzi, opisuje zabytki sztuki i ocala dla kolejnych pokoleń kroniki najważniejszych wydarzeń.